Siemanko, siemanko, z tej strony Kapi. I czekajcie, ustawię sobie dobrze mikro. Siemanko, z tej strony Kapi. Tu jest czwarty już odcinek z naszej serii Manager FIFA 12. Jak możecie mnie delikatnie czuć, jestem troszeczkę chory. Mamy mecz z Tottenhamem, mamy konferencję prasową. Ciekawe. Rozmawiam zakończone fiaskiem, a więc Stoke City... koloturze, aha, czyli on ma kolo. Dobra, muszę zapamiętać, że on ma kolo. Gareth Bale, jak to odrzucili? Nie wierzę, myślałem, że oni go wezmą. O Jezus. To kurde, będę musiał chyba zmienić. A nie, przestaw tę ofertę. A, czyli mu za mało było kasy, dobra. Czyli splamiłem w ostatnim odcinku, mówiąc, że będziemy mieli Garetha Bale'a. Ale naprawdę go nie mamy. I jeszcze go nie mamy. Dobra, już podwyższę do tego. Tak, o, będzie miał w ogóle super ten. Super kontrakcik. Weszli ofertę. Aha, i jeszcze będę stał. Nie. Rozmowa zakończyła fiaskiem, a więc to też. A więc na się w ogóle nie chcą sprzedawać. Dobra, ja może. Transfery. Widzicie co? Pójdę na hardcora i sobie poszukam Salomona. Bo wiem, że jest. Przynajmniej powinien być. Salomon. Tak on jak Salomon. Nie modlić z tym. Z kopalni króla Salomona. On ma Salomon. Jestem ciekaw, czy mi znajdzie. Powinien mi znaleźć. Jest Bartosz Salomon. Widzicie? W Bresice gra, 20 lat. Ja powiem szczerze, z chęcią go sobie kupię. To jest środkowy pomocnik, który doskonale wie, jaki potencjał ma ten zawodnik i zarządza na pewno pokaźnej sumki. Ja tam jestem bogaty, jeżeli chodzi o to i dam wam 3 tysięcy. Jak będzie, ja proszę bardzo, macie 3 tysięcy. No nie wiem, czy odmówią. Ten Jackson szuka nowego klubu. Bez niespodzianki. Tam set na liście transferowej klubu Tottenham. Co da? Bale, ha, Bale już poszedł. Przedstaw nową ofertę jeszcze raz, bo już mnie kurwia mnie już ten dole. Kurwia mnie już. Dobra, zatem jedziemy. Tygodniówki, ty chcesz kurwa tyle dostawać? Ja nie wiem, sorry, że klinam, ale kurde, no że tyle, do wiecie, do, że tyle? Aż tyle? Że aż tyle? Bessica przyjęli, no już od razu, za Salomona, bo nie jest on najdroższy, ale jego sobie, przyznam szczerze, jego sobie zostawię. Będzie miał 10 premii i jego sobie zostawię na 4 lata. Chyba będę musiał, jeżeli chciałbym go zatrzymać sobie na 4 lata, to bym potrzebował 15%, ale nie powiem szczerze. Mam wrażenie, że szukowo prośbę o transfer, to ja może jeszcze wam prosię, go zdążę złapać, ale że wątpię. Przecież tak czy siak to on już ten ekskluzywny Vampersie zostaje. A dokładnie co, no to miał zostawać, nie zostaje? Odrzucili, no, ponieważ... To są tradycyjni rywale. Aha, czyli że my jesteśmy rywalami, tak? Tak, no nie straciliśmy najwięcej, a zyskaliśmy sporo. No co, no Bartosz Salomon, dobra, 64, ale on jest dobry. To będzie jako rezerwowy. Nie wiem, kurde, ostatnio się temu. Jak to się nazywał? No, jednemu się tam noga, jak coś tam się nadciągnął, coś. Jest Bartosz Salomon, 64, no ale on ma dobrą skoczność, to on idzie do rzutów wolnych, na przykład, nie wiem, za Milnera, bo Milner mało robi. A więc jeżeli to za Milnera, a tutaj za Balo, za TVS, to tutaj Balotelli się może przydać. No dobra, Pantilmian, niezła ocena, ale dobra. Mamy jakieś skupienie takie największe do meczu. O kurde.
Ezil jest zmęczony. No to dzisiaj tak sobie dam pograć drugiemu chyba składowi. Nie powinienem, ale dam zagrać. Turę i tutaj Zmyskiego, proszę bardzo. Nie jest najgorsze, a jeszcze Hummels jest zmęczony. No faktycznie, bo jest możliwe, że on jest zmęczony. Wejdzie na niego Richards czy Zabaleta? O, Richards. Definitywnie Richards, no chyba, że Zabaleta, ale że nie, Zabaleta nie. Dobra, i on wejdzie tutaj za... De Jong się nie pogniewa. I dobra, już mamy skład na następny mecz. Czyli, że wszystko już wiadomo. Oni po prostu nie chcą do nas przejść, bo jesteśmy największymi ich rywalami i rywal to rywal, nie sprzedam się. Czyli ja może powalczę... O, sorry, stroje nie zło wybrałem. Trzeci komplet na domowe. Nie, będzie... Dobra, trzeciego, kurde. Chciałem już tak zaskoczyć, ale nie. Gramy. Nasz skład: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Clichy, Milner, Salamon, Silva, Touré, Dzeko, Aguero. U nich to Friedel, Johnson, Kabul, Bassong, Asu, Ekoto, Krasić, Parker, Van der Vaart, Bale, którego wręcz nienawidzę, ponieważ nie chciał się kupić. Kranciar, Adebayor, Nani, Walker, Lennon, Gomez, Defu, Pawliczenko i Ciroluka. Bardzo jestem zdziwiony faktycznie składem rezerwowym. A tu mam Pantilimon, Koralow, Hummels, Ture, Ezil, Nasri, Balotelli. Trzy ostatnie wyniki Tottenhamu to kurde, już nie zdążyłem zobaczyć. No cóż, nabywa takie życie. Ja jestem Jamesem Millerem, fuck yeah, szczęście na całego. I co, no może wszyscy będą się dziwili, czemu ja aż tak długo gram. Może nie aż tak długo, ale czemu są takie długie odcinki? No cóż, no, mi sprawia przyjemność nagrywanie. Wiem, że może innym już tak oglądanie mnie nie jest taką przyjemnością. No, faktycznie rozumiem, no, lepiej jest nagrywać i grać, a nie oglądać 14 godzin, jak ktoś coś robi. Wiem. W sumie nie, dla innych osób to w sumie tam. W sumie to był taki film, kiedyś był jaki jeden właśnie. Oglądałem takiego jednego gościa i pamiętam, jeden tam odcinek u niego trwał chyba 15 minut i mówił, że sorki, że tak długi odcinek, nie? To ja już takie, what the fuck? Zresztą ja już oglądałem półtorej godzinne filmy, ale to wtedy były live, no ale zawsze. I wiecie, nie? I że... rozumiecie mnie, tylko że oczywiście, no nie mam jak to wam to powiedzieć. O kurde, ale oni są zmęczeni. Bale, Van der Vaart nie są najgorzej, ale ja chcę nareszcie do Salamona, żeby piłka poszła. O, tu już go widzę. Salamon, Touré, do Salamona, Salamon. Ma potencjał, chłopaczek, ma potencjał, to jest fakt. Pierwszy mecz z San Marino, że nie, drugi mecz w sumie chyba. Ile on, nie, nawet nie wiem, czy on z Ukrainą grał, o którym meczu wolę już nie wspominać, ponieważ przegraliśmy jak dzieci, graliśmy po prostu jak dzieci. Zawsze chciałem spróbować nim walnąć z dystansu, ale no gdyby ten Friedel był troszeczkę niższy i no, mniej wyciągnięty, to byśmy to strzelili. Ale chyba faktycznie Friedel woli chyba broń. No widzicie? Ja powiem szczerze, będę starał się mu strzelać z dystansu, jeżeli nie, to ewentualnie tylko z rzutu rożnych z bliska. Postaram się przynajmniej, no bo wiecie, no to nie jest... nie, no, no wiecie, no. Sami dobrze wiecie, jestem w ogóle ciekaw, jak mnie słychać, ponieważ, no nie wiem, nie sprawdzę, czy się nagrywania. Tak to mógłbym przerwać i na przykład, nie wiem, złączyć te dwa odcinki, ale wolę nie z powodu, że nie mam ani Camtasia, ani niczego praktycznie takiego, wow, co mogłoby mi łączyć filmiki, nawet Windows Live Maker, nic, pusto, po prostu pusto.
No. Kurde. No, ty będzie chamskość FIFA, no. Oni myślą, że kto jest najbliżej piłki. Dobra, no ale najbliżej piłki w tamtym przypadku był... do niego podaje Silva. I Silva jakoś nie przejął tego. Dobra, Dzeko. Dzeko Dzekiem, ale trzeba dogrywać i strzelać bramki. Ja myślałem, że w sumie... Myślałem, że to bardziej United są największymi wrogami City. Ale że to jest Tottenham? No tego nie widziałem. Na pewno powiem wam szczerze, że tego nie widziałem. Nie wiedziałem. Salamon! A ty masz chłopaczką słabą wytrzymałeś. Kompany to samo. Bo Kompany się wykąpał, no fakt. No i Salamon. Bo De Boer nie ma. Znaczy, że widać, że oni starają się strzelać z dystansu, ale już właśnie szkoda, że mam tak ustawione, że na przykład nie, Adebayora już nie kupię. Petera Croucha jakby grał, to już bym nie kupił, bo Peter Crouch grał tutaj. Van der Farta nie kupię. Ale po prostu potrzebuję do niego sporej kaski. To jest właśnie największy minus. Jezu! Aguero, no. Fajnie by się złożył, ale troszeczkę... pod innym kątem i byłoby okej. No, jakby co, to w ubiegłym odcinku życzyłem wam już wesołych świąt. Spóźnionych, no ale cóż, no świąt. Sorry, miałem troszeczkę słaby dostęp do kompa, a jedyne co tam... Wiecie, bo miałem w ogóle kompa popsutego i... No kurde, kontuzjował mi zawodnika. Mam, no wiecie, kompa miałem popsutego tam przez 2 czy 3 dni. Korzystałem wyłącznie z laptopa i po prostu nie mogę nic nagrać, ponieważ co to, jak tutaj, nawet ja tam nie mam Minecrafta, co ja tam mam? Jezus, nie! Co ja tam mam w sumie? No faktycznie, ty, ja mam dylemat, wiecie, ja mam dylemat, co ja mam na laptopie? NBA Live 2003. Co ja tam mam? DSJ4. Nie mam bandicama, nie mam mikrofonu i tylko mogłem sobie faktycznie przeglądać filmiki albo od Roya, albo od innych osób. Aguero, no jest 1-0, no i tak fantastyczną bramę, w sumie nie, ja się skupię bardziej na Dzeko, ponieważ to Dzeko ma być u mnie. Tak, jest, przeszedł przez niego. Jakim największym... Sorry, się tak wyciągam, ale dopiero co wstałem i mówię sobie, nagram. Tak dla zabawy, naprawdę. Mamy gdzieś tak około godziny 8. Nie później, nie wcześniej. Dobra, Dzeko, to jest nasz strzelec wyborowy. I tak ma zostać. Dobrze, Dzeko, Aguero, Dzeko, strzał. No kurde. Ale dziwne, bo Friedel broni. No może to dziwne, no że niektórych broni, niektórych nie, ponieważ pamiętam... Salomonem strzelałem, dobra, obronił, ale potem już strzelałem, w sumie nie no, nie wiem po co to powiedziałem, tak sobie chyba, ale nie, bo o, widzicie, to był Dzeko. No coś, Adebayor, mądra akcja, kurde, gdyby tam się chyba, to nie był Van der Vaart. I to już jest gol na 1-0, fantastyczne wysunięcie, on mógł się troszeczkę bardziej rozłożyć, bo faktycznie on zastawił troszeczkę miejsce pod sobą. I mógł się też, mógł, nie zrobił tego, nie moja wina, nawet się cieszę, że tak zrobił, przynajmniej prowadzimy 1-0, nie ma, najcie kun. Wiem, jeżeli będę, mam pomysł, jeżeli będę się na niego wnerwiał, to powiem na niego po prostu kun, nie kunuj, jak kun, ale się ja pierdolę. Co ja tutaj jakieś złomne słowa wymyślam. Teraz powiem na ciebie kun i będzie wszystko ok. Ale tak do moich, jeszcze raz do moich, tam do laptopa, to co ja mam, no to mam u babci, że nie lubi się u babci, i co ja mam jeszcze na laptopie, no, Shadow of Stalingrad, myślę, że fajna gra, ale jeżeli ci laguje, to nie polecam, Euro 2008, to wszystko, nie? No tak, no, DSJ4 mówiłem, kurde, robię mecz zjarany Zbyszek kontra Gracjan Rosacki, ja pierdolę. Kiedy ostatnio w to grałem?
Nie, ostatnio grałem właśnie to spotkanie 2000, jeszcze na Sylwestra. O, wtedy akurat tam chyba dzień czy 2 dni przed Sylwestrem byłem babci. To wyszedł, to tam, mówię sobie, przeszedłem tak przed Sylwestrem na komp, na ten. Siąść sobie na laptopa. I jeszcze tam mam NFS Most Wanted, jedynkę. Co też mnie trochę, co też mnie troszeczkę smuci, bo gdyby, w sumie z jedynki też mogę nagrywać, czemu nie, ponieważ dla mnie bardziej hardkorowa była jedynka od dwójki. Jacko, no, nie do tego wieku mam, czemu jak on strzela to jest wszystko, to jest, no, ale nie, bo to są takie właśnie fajne akcje, widzicie, o, on wybiega, bo się nauczyłem w sumie wysuwać. Ale że on moje, że on Jacko broni. O defu! O, to będzie ciekawie. Czekaj, teraz tam taki ryj Salomona trzeba znaleźć. Bo Salomon ma dość dobrą skoczność. A więc grzechem chyba byłoby wystawić go na. Grzechem byłoby go chyba wystawić na. No wiecie. Będzie zmiana. Ezil wejdzie. I tu Hummels jeszcze na obronę za kogoś. Może by tak za Clichy'ego, bo to Clichy się w ogóle nie pokazuje w tym. Ech, fantastycznym spotkaniu, przynajmniej dla nas się układającym. Nani. O, czyli Nani wchodzi, no. Jak oni. Już praktycznie. Tottenham z United się lubią, a mnie nie lubią? No nie, mów, ale polewa. Hi. Jaka polewa. Jaka polewa. No, ale wypuśćcie mi. Wypuścić orkę. Wypuścić orkę, Jacko. Dobra, jest na ry Silva. I Silva. I mocno Silwuś. I dobrze. I dumny Salomon. Taką ma dobrą skoczność, chłopak. I w ogóle nie skacze. Co ty. Wyście to widzieli? On ma coś rozcięte chyba. Bo to pod to chyba nie jest. Albo taki bardzo, bardzo dziwnie namalowany przez EA. Ale żeby tam był. Żeby to był pod? To taki troszeczkę lipnie ten. Pod! Dobrze. Nie, co to było? Żeby nie było, to nie było dośrodkowanie, nie? On po prostu sobie tak strzelił. Jakie wiks. O dobra. Już powiem ten. Powiem szczerze, bo wiem już jak nazwę ten odcinek. Wiks świata. Wiks świata. O kurde. Van der Vaart, walnie. Nie walnie. Jest! Juko, poprzeczka jest! Międzynarodowy Dzień Wiksów, kurwa. Jest! Jakie to było! Nie, wiecie, ja wam to puszczę jeszcze raz, jeżeli mi się uda. Ale weźcie to ogarnijcie! No nie, już mi się nie. Nie, da się. Kurwa. Kurwa. A to tam tak się cofało. Idziemy pomału do tyłu. I idziemy, kurde, poprzeczka. I patrzcie teraz. Strzał! Broni, ależ obronił. No i fantaz. Aż mi się to chce zapisać. Dobra, zamknij pomoc. Walcie się. Pomocy. Za. Kurde. Czekajcie. Nie, bo ja to muszę tak dobrze ustawić, żeby. W dupie mam to, czy to ma pojemność 14 tysięcy, czy to ma pojemność jednego. Najważniejsze, żeby. Zapisała się ta zajebioszcza wiksowa powtórka. No patrzcie, no. Jeszcze stoi. Dobra, o, zapisz. Zapisz w galerii powtórek. Teraz nazwę niestety będę musiał. No, będę musiał to przeskipować. Dobra, już jestem. Tę powtórkę nazwałem powtórka z widzami. Będzie co wspominać. No, będzie co wspominać. Ja kiedyś jeszcze, chyba na rocznicę, to będzie taki mój specjal, mój kolega. Mister Cookie Mister. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Poproszę go, że jeżeli przyjdzie tam specjal, nie wiem, choćby na pół roku, ponieważ który mamy dzisiaj? Marzec, to już mam 2 miesiące. Od wczoraj jestem już dwumiesięcznikiem na YouTubie. A więc wiecie, no ja już specjale robię od pierwszej połowy roku.
Specjalne zrobię od pierwszej połowy roku, wyślę i wrzucę. Nie! Błagam, wszystko tylko nie karny. Nie! Fuck you. Teraz Vanderfalt. Zła. O, wynasz się, o, wynasz się, kur. Nie, bo nienawidzę się po prostu karnych, ponieważ w ogóle się nie rzucam. Ponieważ nie umiem, ponieważ ta gra jest tak głupia, że. No, w sumie nie. Fajna graficznie, głupia pod względem mechaniki. No, 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 wyście to widzieli? Ekoto i Krinciar jakieś, kurwa. Ja nie mogę. Kranciar, o, Kranciar. Jezus, nie, ja co nie wierzę. Nie, będzie. Nie chcę remisu, nie chcę remisu. No, trzeba szybko strzelać. Bo ja z nim remisu nie. No, co wy robicie, mózgi? Jezus. Co to są za fajne mózgi, nie? Zajebiste. Serce klnę, ale już jestem tak wkurzony. Najbardziej chyba na Dzeko i na Friedla. No kurde, no buduj to, buduj! Ezil! Jest, ty uderz to, no nie! No co to jest? Ja bramkarz ma jakieś modły na bramkę, no na serio! Naprawdę, nie... Wiem, ten... Wkurzam się jak dziecko, ale wiecie, no... Taki mecz. Taka stawka, taka chwała, już w dupę jeżdża, przegrałem. Znaczy się remis. Bo już raczej nie dam sobie rady potem. No nie, już jak oni mi przechodzą do ostatniej akcji w tym spotkaniu, to już albo 2-1, albo 1-1 cały czas. I ja raczej myślę, że to będzie 1-1? Nie, na serio, ale teraz tak sobie pomyślałem, że kurde, będzie 2-0. Kurde, będzie 2-1. Kurde, będzie... W dupę jeżdża, no i super. I teraz mamy, straciliśmy miejsce na... W pierwszej trójce jesteśmy teraz chyba daleko w pizdu. Dobra, spoko, odbudujemy to. Jesteśmy na dokładnie na Wolfsburga, o Balotelli tak. Ale tak mało kasy, dobra, zawsze coś. No i co? My City. What? 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 My awans mamy? Czekaj, aż normalnie muszę to zobaczyć. No, Ezil, Modric, Hummels, no, Rossi, Di Maria, Di Maria, proszę. No, nie mówcie. Ja myślę, że my spierdzieliliśmy wszystko. A my jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli. No nie, dla mnie spoko, nie, dla mnie spoczko. Fantastycznie, nie? Nie ma co się tutaj smucić, tylko grać. Aż sobie normalnie kupię jakiegoś. Ale takiego wiecie, nie? Żeby nie był najgorszy, nie był najlepszy. Bo teraz dostanę ten przychód. Ale wątpię, że dostanę ten przychód. I teraz na kogo bym tak walczył? No nie, no Eto już taki stary jest, no to może... Nie na Eto, nie, na pewno nie na... Keshakow? Czyżby Keshakow? Giovannico? Giovinco znaczy się? Ile on ma? Jak... Ale co do... Giovanni... Giovinco? Ja myślałem, że to jest ten. Dobra, okej. Okej, dobra, okej. Sanni Kagawa! Czyby? Nie, dobra. Nie będę chyba rozbierał tego. Nie, ja się skupię na jednym z klubie. Nicoli. Nicoli to by faktycznie była dobra inwestycja, ale nas na... nie stać nas na niego. To co, Nicoli? Ale nie, on ma 8-2. Ale wolę ten. O, takich jak Kevin Prince-Boateng. Ten zawodnik dołączył do klubu niedawno, nie chciałby się przenosić. Dobra, poszukam jakiegoś dobrego. Kogo by tak, takich dobrych nazwisk, może nie polskich, ale nawet jeżeli polskich, to kogo byście typowali, co? Kurde. A, będę hardcore. A, będę hardcore, a co? Będziemy mieli troszeczkę słabszy zespół, a przynajmniej zarobię. Bo nie wiem, nie powiem, że... Nie powiem szczerze, że czy grasz, czy gra się... No, Waldemar Sobota, widzicie? Dla mnie to tam nie robi, czy gra się tym. A ja sobie wypożyczę go sobie. Oferowana. Tak, rodzaj wypożyczenia, oferowana. 100 premia za bramkę. 10 krótkie. Cały sezon? Cały sezon, przyszła opłata. Nie, przyszła opłata. 7,5.
Waldemar Sobota, tak jest. Jestem fanem, jestem w sumie. No, lubię Śląsk, to jest fakt. Co do wakacje, fuck yeah! No to co, zawodnik sprzedany, Balotelli poszedł i dla mnie bardzo dobrze. Powiem szczerze, tutaj propozycja wypożyczenia z wykupu. Zdecydowaliśmy się odrzucić pańską ofertę, fuck you! Ja nie mam zamiaru już potem o niego walczyć, a walcie się. Transfer, kup zawodników i ja powiem szczerze, takiego jeszcze jednego dobrego, ale może jakiegoś Murzyńskiego. Kurde, bo teraz mam serio dylemacik. Wiecie co? Kupię kogoś po krótkiej przerwie. Jezus, to trwa, trwa i trwa. Ja wolę. Dobra, jestem ciekaw. Nie ma zawodników. Dobra, a jak żeby nie było, szukałem Huntelara. Kogo ty jeszcze tak... Nie, bo mam parę zawodników i moim takim chyba jednym największym na oko... Kurde, miałem jego nazwisko. Szlak, może jakiś Polak znowu. Nie wiem, Morawski? Nie, podziękuję. Luboja. Wpadł mi na myśl Luboja, ale nie będę już taki chamski. Dla Legii, jasna. Nie wiem, kurde, wypadły mi z głowy praktycznie każde, wszystkie nazwiska, więc ja może sobie jeszcze raz poszukam dogłębnie i wracam po was. Powiem szczerze, szukam Neymara. No serio, nie, ale to jest tak, no serio, Neymar, no. Nie wydaje mi się, że będzie on. Zawodnik z podstawowego składu, możemy... Ja pierdzielę, on jest drugi! Walić to! Jak chcę dobry ten! Żeby mi kasę zarabiał chłopaczek. Dostanie ode mnie tyle kasy. I powinno mu to starczyć. No jeszcze mam troszeczkę tego kasiory. Ale Neymar jest taki drugi. Jest? Na 19-latka w dobrym tym. Najlepszy chyba to jest Brazylijczyk. Kurde, ostatnia godzina. Ostatnia godzina. Tamto ty kurde możesz wydawać nie wiadomo ile, nie wiadomo ile, na serio. 20% na 5 lat. Full 20 kurde. Ale na serio, nie, ja za tego mogę zapłacić ile mi się chce. Przyjęte, widzicie. Tak, o tak, o tak. Przybył nowy zawodnik i to będzie za Sergio Aguero. Takie, on wejdzie za Sergio Aguero, dla mnie to jest tam. Aguero nie jest najlepszy. Mesut Özil wejdą na turę. I patrzcie, no i Salamo tak sobie będzie grał na miejscu. Wilden Silva. Sorry, troszeczkę problem z gardłem, ale takie malutkie. Ostatnia godzina się zbliża. Ej, co za... Co, jak oni mecza mieli? A żal. Czas nie miała mecza. A go nie mieli już 9 meczów. Co gadam? 9 punktów. Oni grali 3 mecze. Ale to jest sprawiedliwość. Ostatnia godzina. Nie dzień, przepraszam. 24 godziny. Już jedziemy. Transfery, kup zawodników. I jedziemy status transferowy Liga BBVA. Liga BBVA. Nie, ja sobie coś z Edrewieza wezmę. Nie wiem już kogo, nie wiem jeszcze kogo, chyba Suareza. Ale nie, Suarez chyba grał już tym, nie wiem nawet. Christian Eriksen, o kurde, aby się go wzięło. Nie, stać mnie na niego. Stać mnie na niego, wezmę Eriksena. Mało mi przy nim zostanie, ale dobra, walić to. 30. Nie, no 35. Bo faktycznie za tego to ja muszę sporo wydać. I kogoś jeszcze takiego taniego, Van der Biel, ale on jest drogi. No. 9 tysięcy. Nie, to już lepiej wolę nie, ponieważ zostawiam mi spore. Miralem Sulejmani. Ale oni mają młodych zawodników. Nie. Nie, sorry. Mój błąd. O Jezus, tak idziemy o godzinę do przodu. Chodzi Diaby i Ramsey, proszę bardzo. Ja jeszcze tutaj sobie pozwolę raczyć, że sprzedam, na sprzedaż puszczę
Hellgravesa. Lista transferowa. Taylor w sumie. Taylora też, ponieważ używam innego. Zabaleta nie, Johnsona nie, bo Zabaleta jeszcze za niego dobrze płaci. Ale nie, Johnsona już mogę w sumie sprzedać, bo Johnsona praktycznie już nikt nie używa. Razak, no to jest 18-latek, to może jeszcze go zostawię. Bridge na listę transferową. Kto to jeszcze? No faktycznie, bo mamy, patrzcie jakie mamy super ten. Kurde, Adebayora, no ale jak on się mógł ten. Lescott, Krishi, Ture, Barry. Ture, bo już ten mnie już faktycznie wnerwia, że nie chce go sprzedać. Nie, De Jong nie. De Jong akurat dobry. I Sal. Nie, Savicia zostawiam. Dobra, ja już mam wystawiony prawie że połowę składu. I już mam z Lazio u pana Ture. Tak. Tak, dobra, już nie będzie. A jak zbyt nisko. 4,3,5. Jestem ciekaw, ile by mi zostało. 4, 3, 5. Walić to. Nie? Nie możecie pozwolić? A to dam taką. Dam taką. Nie, taką to nie. Ja powiem szczerze, no teraz to mnie fajnie mnie teraz urządzili. Jak to zbyt nisko? Też dam wystarczająco dobrą ofertę. Zawodnik sprzedany, Kolo Touré, dobra. Kolo Touré sprzedany, teraz może coś się uda. Ile? 500, jest, dobra, uda mi się, jest, dobra, będę miał. Kurde, no działaj, no. Kompie nie ladż, nie ladż mi komputerze. Komp mi ladży, no na serio. Sorry, odcinek będzie strasznie długi. To się tak ładuje i ładuje i ładuje, że powiem szczerze. Żegnam się z wami, ja, Kapi, siema.